Chciałabym swoje wystąpienie zacząć dosyć nietypowo, a mianowicie opowiedzieć trochę o sobie, a nie o tym, co robię. Ja jestem z Tomaszowa Mazowieckiego. To jest bardzo ważne dla mnie miejsce. I to są te piękne kamienne schodki, które przed wojną były wybudowane dla prezydenta Tomaszowa, bo on po prostu był kulawy. To drugie zdjęcie jest z wielkiej metropolii, jest moją pasją życiową, to jest Warszawa. I to jest podwórko Praskiej Biblioteki Sąsiedzkiej. To jest dosyć istotne, dlatego że dzięki temu, że jestem z Tomaszowa, mogłam założyć Bibliotekę Sąsiedzką. Jestem bardzo dużą fanką prowincji. Bez wątpienia ma to dla mnie ogromną wartość. Myślę, że jeśli cokolwiek wydarzyło się w historii Polski, wydarzyło się na prowincji. Jeśli mamy z czego być dumni, to z tego, że jesteśmy prowincją. Kopernik był z prowincji, Chopin też był z prowincji, Maria Skłodowska też była z prowincji, ja też jestem z prowincji. Ja wiem, że to podwórko na Pradze robi straszne wrażenie, ale ja je kocham i też polecam Państwu tę miłość. Motywem mojego życia jest, ja całe życie czytam. Nie bez kozery to jest slajd opowiadający o mojej książce mojego życia, czyli Zbrodnie i karze. Myślę, że nie przeczytałam nic więcej poza Zbrodnią i karą. I że ten Proust i taka Łacińska i wszystko, co się dzieje, i że takim motywem mojego życia jest właśnie Zbrodnia i kara. Ta zbrodnia, którą nosimy w sobie wszyscy. Ta chęć poniesienia kary. I od tego ja się nie odżegnuję. Myślę, że gram bardzo często na bardzo cienkiej linii, żeby zastanowić się, gdzie jest zbrodnia i kiedy poniosę tę karę. To też jest dla mnie ważna informacja, dlatego chciałam się z Państwem nią podzielić. To jest bardzo intymne, bo też przypuszczam, że większość z nas myśli o rzeczach, które im się w życiu przydarzają, że być może są one zbrodnią. I strasznie cieszymy się, kiedy nam się uda uniknąć kary. I z przyjemnością patrzymy, kiedy ukarani są inni. Transformacja. Tutaj podobnie jak Joanna czuję się zobowiązana, żeby opowiedzieć o transformacji. Jestem jej ofiarą i beneficjentką. I dzięki transformacji odniosłam sukces. Transformacja w moim życiu zmieniła wszystko. Była dla mnie wielką nadzieją. Pomijam sprawę nowego męża, nowego dziecka, ale też tego, że mogę dolary kupować w Kantorze i dżinsy w Peweksie legalnie. Transformacja była również wielką radością, że teraz mogę wszystko, że mam prawo i mam obowiązek, ale mogę i ze swoich praw, i ze swoich obowiązków korzystać, że mam ogromny dostęp do kultury, której, że ta wymiana myśli, ludzi, idei, wszystkiego, co jest tylko możliwe, jest za rogiem. Zapomniałam, że to nie jest tylko kultura, że też jest to kapitalizm. Ten kapitalizm dopadł nas natychmiast. Na początku lat 90. myślę, że nie do końca wszyscy zdawaliśmy sobie jeszcze sprawę z tego, co jest grane. Do pierwszego wielkiego kryzysu nie bardzo wiedzieliśmy rosyjskiego, nie bardzo wiedzieliśmy, jakie może mieć to skutki. Ale nadchodził koniec tysiąclecia, więc oddaliśmy się fetowaniu tysiąclecia. I na początku... kiedy to mogło być? Jak człowiek tyle żyje, to nie pamięta, co mu się kiedy przydarzyło. W 2006 roku, szukając pracy, nieustannie zmieniając swoje zainteresowania i środowisko, w którym pracuję, w 2006 roku trafiłam do bardzo dużego unijnego, jeszcze wtedy przedakcesyjnego projektu pod tytułem Powrót na prostą. Powrót na prostą realizowany był w zakładzie karnym we Wrocławiu na ulicy Kleczkowskiej. To jest ogromne więzienie, to jest jak niejedna wielka gmina. Nigdzie tak dobrze nie rozmawiało mi się o książkach, jak właśnie w więzieniu na Kleczkowskiej. Kiedy ten projekt skończył się i wróciłam znowu do biznesu, ten biznes wydawał mi się już mało interesujący i nie tak strasznie istotny, bo gdzieś w głowie miałam, że gdzieś na świecie zostali ludzie, z którymi się świetnie gada o książkach i którzy są ofiarami transformacji i nie zawsze jej beneficjentami. Jako osoba wiecznie siedząca przy stole, no bo ja po prostu lubię siedzieć,
wyglądająca nieustannie przez okno, dlatego że widok przez okno mam niewiarygodny, mianowicie na Bazar Różyckiego, czyli takie miejsce będące centrum zła wydawać by się mogło. Doszłam do wniosku, że jeśli chcę podjąć dialog z kimś, a bardzo mi na tym zależy, jeśli chcę dalej czytać, a uważam, że czytanie jest czynnością społeczną, że nie ma sensu usiąść w domu i przeczytać sobie Zbrodnię i karę, a potem nie pójść i z kimś o tym nie porozmawiać. Wspólnie z moimi przyjaciółkami wymyśliłyśmy biblioteki sąsiedzkie. Było wiadomo, że żeby sprawdzić takie miejsce i czy ono ma sens, musi ono powstać blisko miejsca, w którym mieszkam. Ja mieszkam w najweselszym baraku w naszym obozie, to znaczy w miejscu, które jest ogrodzone i bardzo wydzielone i mam portiera i 70 strażników. I chcę Państwu powiedzieć, że łatwiej wchodzi mi się dzisiaj do niejednego zakładu karnego niż do własnego domu, jeżeli zmienią PIN. Uruchomiłam wspólnie z moimi przyjaciółkami w bramie. Takich bram myślę, że na świecie spotykacie wszędzie bardzo dużo. Do tych bram nie wchodzimy. Te bramy omijamy wzrokiem. Tych bram boimy się. Ja nie mam wiele slajdów, dlatego że każda z rzeczy, które robię w ciągu ostatnich 4 lat, jeśli czegoś wymaga, to czasu. Ja nie odnoszę spektakularnych sukcesów. Ja nie zajmuję się promocją czytelnictwa. Ja nie zajmuję się wspomaganiem ludzi w rozwoju nie wiadomo jakich kompetencji. Ja nawet, Joanna, nie mam klientów. Ja nie opiekuję się nikim, poza tym, że czasami biorę psy ze schroniska, żeby sobie udowodnić, że jestem dobrym człowiekiem. Ja prowadzę bibliotekę sąsiedzką, która jest nawiązaniem do tego, o czym marzymy wszyscy. Żeby mieć własny klubik, własne miejsce, gdzie mamy swoje reguły, swoje prawa i możemy zrobić, co chcemy. Nie powiecie mi Państwo, że nie mieliście w życiu takiego marzenia, żeby mieć klubik. Więc moi sąsiedzi i ja mamy takie klubiki. Nazywają się one biblioteki sąsiedzkie, dlatego że, no czytam, moi znajomi czytają. Czytają wszyscy albo nie czytają, ale wszyscy mamy stosunek do książek. On jest różny. Czytamy, nie czytamy, nie lubimy, zapomnieliśmy. To mi się podoba, tamto mi się nie podoba. Ale niezależnie od tego, podjęcie dialogu z każdą osobą rozpoczynane od książki jest możliwe. Dzisiaj, kiedy już są o nas doktoraty, wiem, że książka to najtańsza przepustka do kultury. Dzisiaj już wiem, że jak mówi profesor Hausner, biblioteka sąsiedzka to instytucja kultury przyszłości. Ale dzisiaj nie mam już do tego najmniejszej wątpliwości. Więc wspólnie z moimi sąsiadami tworzę biblioteki sąsiedzkie. Można o tym myśleć jako o miejscu animacji mikrogrup, ale można myśleć również, tak jak trochę strawestować powiedzenie Jacka Kuronia, nie wyrzucajcie książek, nie niszczcie książek, zakładajcie biblioteki sąsiedzkie. To się wszystkim bardzo opłaci. I ludziom, którzy tu mieszkają, a mnie, bo daje mi to ogromną satysfakcję. Mieszkańcy tego miejsca to są oczywiście osoby marginalizowane i wykluczane wielokrotnie. Takie, które w ogóle nawet nie wiedzą o tym, co im się w życiu mogło wydarzyć ważnego i czy są w ogóle ważni. Biblioteka sąsiedzka pozwala im odzyskać godność. Pozwala myśleć o sobie, że nie są z zaszczanej i zaplutej bramy, tylko są z biblioteki sąsiedzkiej. Pozwala im spokojnie patrzeć ludziom w oczy. Ludzie, którzy, panowie, którzy tworzyli tę bibliotekę, naszym sukcesem jest to, że nie siedzą i nie mieszkają w pustostanie, tylko na skłocie. Tego żeśmy się nauczyli wszyscy wspólnie. Udało nam się spotkać ludzi niezwykle oczytanych,
Dlatego, że w więzieniu ma się dużo czasu i można, wydawać by się mogło, czytać książki. Zakładajcie biblioteki sąsiedzkie. To nie jest tak, że siedziałam. Jeszcze nie. To jest tak, że bardzo często zdarza mi się raz w tygodniu być w więzieniu. Bycie, chodzenie do więzienia i praca ze skazanymi jest najbardziej sexy, więc wygram ten ranking, pracuję ze skazanymi na dożywocie. Yes! Ci panowie to rzeczywiście są skazani, oni już nie siedzą, biblioteki sąsiedzkie prowadzą ogromną kampanię pod tytułem Książki w pudle, czas rozpakować. Kampania polega na zbieraniu książek do bibliotek w zakładach karnych, dlatego że transformacja obnażyła również, jak biedne są to miejsca, zakłady karne i więzienia. Naczelny klawisz tego kraju powiedział mi kiedyś, że przez 15 ostatnich lat nie dał złotówki na książki, nie dlatego, że jest chytry albo nie czyta. Nie jest chytry i czyta. Po prostu ich nie miał. W związku z tym postanowiliśmy wspólnie z tymi współtwórcami bibliotek sąsiedzkich rozpocząć ogromną zbiórkę książek do bibliotek w zakładach karnych. Robimy to dopiero 3 lata. W ciągu 3 lat, dzięki Państwu, zebraliśmy 300 tysięcy książek, a może 500, bo 300 przekazaliśmy do bibliotek więziennych. Zrobiliśmy badania i z tych badań wynika, że 82% osadzonych czyta. Dla wielu bardzo często więzienie jest pierwszą sytuacją, kiedy zaczynają czytać. Mają stosunek do, znaczy mogą wyartykułować to, że mają dobry stosunek do książek, że ktoś jest tym zainteresowany, że w ogóle czytają. Książki, powiem wam, dlaczego czytają te książki. Książka jest przepustką do zupełnie innego świata. Gdybyście Państwo spędzali ileś godzin dziennie w jednym miejscu, na czym polega pozbawienie wolności? Pozbawienie wolności polega na tym, że nie decydujecie Państwo nawet o tym, kiedy gasicie światło, ani kiedy je zapalacie. Nie decydujecie, jak długo będzie Wam leciała woda z kranu. Więc jeśli macie szansę zdecydować o czymś, to znaczy wybrać książkę, którą możecie czytać, wybrać temat rozmowy, który możecie prowadzić ze swoimi towarzyszami z celi. Kobiety też siedzą, ale chcę, żebyście mnie Państwo dobrze zrozumieli. Siedzi w Polsce tylko 3000 kobiet i w mojej perspektywie to jest marginalna sprawa. Dlatego, że w ogóle siedzi 90 parę tysięcy w ciągu kwartału. To są zatrważające liczby. Książki są przepustką do lepszego świata. Książki otwierają wyobraźnię. Książki pozwalają być trochę samemu. Książki wyprowadzają człowieka na wolność. To nie jest to, że ja sobie to wymyśliłam, siedząc w bibliotece sąsiedzkiej. To są cytaty z wypowiedzi więźniów. Ludzi, którzy potem wychodzą. Bo często się mnie pyta, dlaczego to robię. Może dlatego, że wolałabym być napadnięta przez oczytanego bandytę, a nie odwrotnie. Dlatego, że zanim mnie napadnie, to możemy jeszcze trochę porozmawiać i może do wszystkiego nie dojdzie. I to jest moja ulubiona odpowiedź. Ale jest też tak, że wtedy, kiedy podejmujemy dialog z osobą w trudnej sytuacji, tymi ludźmi z zapomnianych podwórek, tymi ludźmi, którzy są w więzieniu, ale oni je potem wychodzą. I jaką macie Państwo gwarancję, że za Wami w kolejce nie stoi były skazany? Dajcie im szansę, oni i tak są przekonani, że mają na czole napisane, że są złodziejami, że to już ich wyklucza. Więc pomóżcie nam zbierać książki do bibliotek w zakładach karnych, zobaczyć w więźniach naszego sąsiada, kogoś, kto jedzie z nami tramwajem, kogoś, kto jest po prostu jednym z nas, zwłaszcza wobec ziobrowania prawa. Jestem przedstawicielką fundacji, która nazywa się Zmiana. Nie jestem Będ Zmiana, nie jestem Dobra Zmiana, nie jestem Zmiana tam. W tym roku jestem Zmiana, która nie dzieli.
zeszłym roku, żeby nas uzmysłowiłyśmy sobie, że prowadząc fundację i jej działania, jesteśmy postrzegane przez to, co właśnie jest najbardziej sexy. Takie, bo ja jestem najstarsza w tej grupie, więc cztery bardzo piękne, młode osoby, to jest takie niezwykle rajcujące, pracują z bandytami. My nie pracujemy z bandytami, my pracujemy z państwem. My pracujemy z wszystkimi, kto tylko chce z nami pracować. My naprawdę uważamy, że biblioteki sąsiedzkie i książki w pudle to jest jedno wielkie wydarzenie kulturalne. Zależy nam na tym, żeby wszystkich włączać w bardzo wielkie wydarzenia kulturalne. Nasi sąsiedzi, mając muzeum po drugiej stronie ulicy, w ogóle nie wiedzą o tym, że mają muzeum. My musimy z nimi pójść. A to nie są ludzie, którzy mieszkają tam 2 lata, tylko na przykład 70. Te ładne bariery, które zrobiła transformacja, te ładne wnętrza, te ładne przestrzenie spowodowały, że tak zwany normalny człowiek nigdy do nich nie wejdzie. Tak jak nie wszyscy chodzimy do perfumerii patrząc, myśląc sobie, jakie to mogą być ceny. Rok temu w związku z tym zmiana zaczęła być na książki niedzielą, nawet w niedzielę. Ta niedziela zawsze jest takim dużym świętem. W tym roku zmiana jest po prostu zmiana niedzieli. I o tym Państwo nie zapominajcie. Zmiana niedzieli, na cokolwiek, na lepsze, gorsze, brzydsze, ładniejsze, starsze, młodsze, bo wykluczenie dotyczy no mnie zawsze, bo albo jestem z prowincji, albo jestem Żydówką, albo jestem za stara, albo jestem kobietą, albo jestem za młoda, albo jestem matką samotną. Dziękuję Państwu.